To już trzeci raz, jak kręcę dla was w tym roku haul z nowościami. Nie, w sensie nie bądźcie teraz w szoku. Tak, to jest pierwszy haul, ale kręcę go trzeci raz. Więc może zaczynajmy! Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak, zapytacie teraz o co chodzi w tym interku, to już tłumaczę. Paczkoczuszka przyszła do mnie wczoraj. Zresztą jak do większości z nas, z was, którzy właśnie Lego sobie zamawiali. Lego sobie, no co innego można zamówić na stronie Lego jak nie Lego. No zamawiali po prostu na stronie lego.com oficjalnej. Do większości z nas ta paczka dotarła wczoraj i tak, nagrałem od razu sobie opening tego haula. Ale później na komputerze się okazało, że tragiczna była jakoś, bo było dość ciemno na zewnątrz, więc usiadłem później jeszcze raz do tego haula, jak się pogoda poprawiła, ale pod koniec filmu znów się pogoda zepsuła i znów było ciemno za oknem i znów było szaro-buro, więc moi drodzy, siadam jeszcze dziś rano i nie będę ściemniał, ja już wiem co w tym pudełku jest, chociaż gdy go zamawiałem, powiem szczerze, nie do końca pewny byłem, co tam w środku jest, bo nie oszukujmy się, Lego dowaliło naprawdę dobrym katalogiem, w sensie katalogu jeszcze nie mamy, ale wiecie o co chodzi, chodzi o fajne nowości. Jak wpadłem na stronę Lego 1 stycznia, to w tym całym amoku, w tym całym szaleństwie zamawiałem właściwie trochę bez opamiętania, jednakże oczywiście zamawiałem bez opamiętania, będąc opamiętanym, bo wiedziałem, że na te droższe zestawy poczekam, aż po prostu będą gdzieś taniej. Na stronie Lego zamawiałem głównie ze względu na gratisy. Tak, chodzi tutaj oczywiście o ten polibarzek VIP z chińszczyzną oraz chodzi no już o nieszczęsną pandę. Bo czemu mówię nieszczęsną? Ponieważ coś tam z tym kodem nie do końca stykało, coś tam nie grało i wiem już z kilku niezależnych źródeł, że nie tylko ja miałem z nią problem, pomimo wpisania kodu na stronę Lego, gdzieś coś tam nie poszło im za bardzo i tego gratisu nie mam, jak zresztą większość z was. Zapewne zaraz będę pisał reklamację na Lego, a sądząc po tym, że tam mają pewne przeciążenia już, o czym piszą oficjalnie, jak się pisze do nich wiadomość, no to jakby chyba większość ludzi pisze o pandy. Natomiast moi drodzy, tak jak mówię, opanowany mimo wszystko byłem, zamawiałem raczej te mniejsze sety, tak jak mówię, na które mi nie będzie szkoda kasy mimo wszystko, ale oczywiście nie traćmy może czasu i tam teraz zaprezentuję po raz trzeci już to, tak jak mówię, nagrywam ze względu na oświetlenie, ale teraz już myślę, że finalnie, bo nie ma złych chmurek na horyzoncie, powinno być dobrze. Tak jak i dobrze jest w tej paczce, bo dostarczałem i wypełniasz, to oczywiście przyda się na moim znowu sklepie na przystani klocków.pl. Ja to trochę tak muszę na skos wziąć, żebyście wy nie widzieli może co tam jest w środeczku. Moi drodzy, pierwszą paczuszką, którą faktycznie, albo dobra, to sobie tak wezmę może. Ja sobie tak sprytnie ułożę, żebyście może nie widzieli coś w środku. Dobra, będzie. No to zaczniemy sobie może, drodzy, tak jest, no polibarzek VIP, o nim już wam przed chwilą wspominałem, więc jakby tutaj zaskoczenia dla was nie powinno być. Jestem wielkim, ogromnym fanem tych VIPów. Tak, wcześniej byłem wielkim, ogromnym fanem Xtry, uważałem to za absolutne dobro wśród Lego, uzupełnienie nie tylko miasta, czy w ogóle fajny sprzęt do makiet. Łezki mi leciały, gdy ta Xtra została niwelowana i likwidowana. No ale moi drodzy, tym VIPem, który właściwie otrzymuję teraz co miesiąc, rekompensują się absolutnie, tym bardziej, jeżeli spojrzymy na cenę tegoż, bo na przykład tutaj było to za zakupy za 240 zł, ale jednocześnie była też wymiana za 1000 punktów, akurat nie za ten, ale na przykład za ten zimowy, to był jedyny, którego nie miałem, 1000 punktów wymieniłem, ten zimowy gdzieś tam nie w tej paczce, bo można było tylko użyć jednego kodu, a użyłem go na pandę, która nie przyszła, ale spokojnie zimowy też już gdzieś tam do mnie idzie i będę tym samym miał wszystkie 5 tych woreczków, no i super, bo naprawdę ich wartość jest mega opłacalna, nie tylko jak sobie spojrzymy na rozbiórkę i chociażby na Bryglinku, to ta wartość jest 2 razy większa niż cena, po której chociażby hulają oficjalnie po necie, gdzieś tam na Allegronach i tak dalej. Po prostu są przepełnione. Ja póki co zbieram, jeszcze żadnego nie otwarłem z tych 5, które posiadam. I kto wie, może sobie kiedyś tematycznie zrobimy miesiąc VIP-a i tam będziemy wszystkie właśnie otwierać. A propos tematu miesiąca, tak, wiem, że czekacie, a może czekacie na temat tego miesiąca, jaki on będzie. Spokojnie w drugiej części filmu go zdradzę, także zostańcie tam na później. Po haulu tutaj wszystko wyjaśnię, jaka jest tematyka tego miesiąca, chociaż poniekąd można się domyślać, bo w styczniu nie ma wiele alternatyw. Także moi drodzy, taki polibarek to jest pierwsze, co tutaj mam w tej paczuszce. Dalej, no to jest coś, albo dobra, inaczej, jedźmy sobie może folikami, skoro szeleściło, to niech szeleści. Pandy nie ma, ale i tak są, moi drodzy, docy, czyli mniejsze saszety tutaj mamy. 2 saszety z doców sobie zamówiłem, faktycznie, bo katalogowa cena też nie jest dalej zła, ale wiadomo, one gdzieś będą za 60% tej ceny jeszcze kiedyś gdzieś hulały. Staram się zbierać wszystkie te saszety doców, po pierwsze, ciekawe nadruki, ponownie jak video chociażby, po drugie, no dalej, opłacalna cena, wiecie, w stosunku do ilości kloców, które dostałem, plus te fajne tutaj ćwiarteczki tak zwane są, którymi fajnie można różne rzeczy wykańczać. Myślę, że jak macie wujka budowlańca i powiecie mu, że w jakiejś Lego są ćwiarteczki, to on też przybije wam za to piąteczkę. Wziąłem dwie saszety, no bo oczywiście chciałbym mieć możliwie wszystkie z tej serii tile nadrukowe. No i myślę, że gdzieś się uda, a reszta pewnie pójdzie na mój sklep. Także dwie saszety, a więcej pewnie będę dokupował. Tak jak i mówiłem przy większych zestawach też, gdy po prostu na necie będą już lepsze ceny nieoficjalne. No może jedźmy trochę wielkością, moi drodzy. Jak wiecie, nie jestem wielkim fanem serii Lego Mario, jednakże tym tutaj się nigdy nie mogłem saszetą, no właśnie nie, kartoniką powoli powstrzymać. Tym bardziej, że tu są te, tych podwodniaków, jak ja ich nienawidzę. Przypominam, jak grałem na kanale gamingowym w Mario i właśnie na te trafiałem, to teraz poniekąd też po cichu liczę, że właśnie na te podwodniaki tutaj trafię, ale wszystkie, w ogóle mam wrażenie, że ostatnio coraz ciekawsze są te postaczki w tych kartonikach, ale wszystkie tak samo tutaj w tej serii mi się w miarę podobają. Zresztą będziemy otwierać, będę mówił, w jakiej kolejności bym je chciał i zobaczycie, które tam udało mi się, no nie może ustrzelić, ale utrafić. W takim wypadku cały czas mamy tu do czynienia z kartonikiem, no jak żeby inaczej, także o macaniu nie ma mowy. Tak, już sobie sam przygniotłem to opakowanie zresztą, także będziemy to otwierać. Zresztą jak i wszystkie inne opakowania, bo zapominajcie, że tutaj, no wiadomo, recenzje tych zestawów tutaj też będą. Co was mogłoby trochę zaskoczyć w dzisiejszym otwarciu, to moi drodzy Ninjagony. Natomiast mówię sobie tak, okej, ten Lloyd faktycznie średnio, mam go chociażby już z gazetek, ale ten motorek, szczególnie ta tutaj, ta podstaweczka, nawet mnie troszkę intryguje, chociaż wielkim, ogromnym fanem 4+ów nie jestem, to podoba mi się, wiecie, brak oczywiście tutaj naklejek, a mamy jeden fajny element tutaj, który może być ciekawy, no i przede wszystkim tutaj ten złol, tak? Złola tej kategorii nie mam, może będzie kiedyś w gazetkach, może nie, ale fajnie wtedy wesprze armię, plus tutaj faktycznie ten budyneczek, który mamy gdzieś, będzie takim fajnym wypełnieniem, gdzieś sobie mógłbym to gdzieś naprawdę wstawić, więc mówię, czemu nie, nie jest to jakaś ogromna cena, sprawdźmy, mówię, jak te nowe Ninjagony, poprzednią serię trochę pominąłem, więc mówię, może by tej nie lekceważyć, więc wziąłem sobie, a tu mamy napis Bonguard, kościowy strażnik, to będzie kościany strażnik, nie wiem jak tego typa tłumaczyć, więc zobaczymy, moi drodzy, jak te nowe Ninjagony tutaj będą wyglądały. Co mamy dalej? No to, moi drodzy, no dobra, nie ściemniajmy, to jest chyba must have 99,9% ludzi i Lego zastosował tu bardzo sprytny trik, to znaczy użyło dwóch elementów, jakimi są, prawda, te słodkie wyderki, by sprzedać zestaw za 45 zł, bo 99,9% fanów wydr też, ale ogólnie fanów ciekawych elementów kupi ten zestaw właśnie ze względu na wyderki. Mogłoby tu nie być tego pojazdu, nawet tego drzewa i mogliby sprzedać same wyderki, mi się za 25 zł, wiecie, jako pak wyderek 25 zł i to też by poszło. Natomiast podoba mi się też ten zestaw, dlatego że mam tutaj kobietkę, jak widzicie, co jest ciekawe, bo kład to tak sobie, mam już te skrętne gdzieś tam koła, fragment rzeki zawsze się przyda, choć pewnie przydałby się bardziej, gdybym posiadał jakieś miasto zbudowane. Niemniej bardzo przyjemny, bardzo fajny zestaw i myślę, że jeżeli chodzi o ten zestaw, to na pewno jest w must have'ach 70%, jak nie więcej, fanów Lego, bo nie tylko cena jest to oczywiście spoko, ale mówię, te wyderki i po prostu jest mały, przyjemny i tani, także myślę, że mało jest ludzi, którzy się na niego faktycznie nie skuszą. Co ja tu będę drogadał, sami dobrze wiecie jak jest. Jeżeli wy tego nie kupujecie, napiszcie mi w komentarzu, jaki jest powód, że nie chcecie tego zestawiku, w sensie, no, chyba że nienawidzicie wydry, bo wam coś w życiu zrobiły, nie, jakby. Zostałem jeszcze, moi drodzy, dwa zestawy, no i tutaj nie mogło być inaczej, jak znacie mnie. W ogóle początkowo myślałem, że jest w ogóle kreator. Okazuje się, że to nie jest w ogóle kreator. To jest, wiecie, po prostu piniata, tak? Dlaczego wziąłem ten zestaw? Po pierwsze, bo jest ładny, po prostu kolorowy, tęczowy nawet, a po drugie mocno kojarzy mi się z Lego Masters. Oczywiście nie z tym Lego Masters, z którym byłem ja. Nawet nie z tym polskim Lego Masters, bo tam coś takiego nie występowało, ale w jednej zagranicznej edycji Lego Masters właśnie piniata występowała. Oczywiście w znacznie większej skali i w ogóle, natomiast gdzieś tam mi się z tym kojarzyło, więc mówię, nie mogłem sobie odmówić. Zastanawiałem się, czy te groszki właśnie, jak one tu wypadają. Okazuje się, że tu mamy z drugiej strony zaprezentowane, ona nam się będzie otwierać i będzie nam tutaj wypadać. Fajny konstrukt, który też gdzieś tam pięknie przyozdobi mój dom, no i się po prostu cieszę na ten zestaw. I ostatnim, moi drodzy, zestawikiem, wcale nie jest wiele większym, będzie oto ten traktor. Czemu widziałem tego traktora? Wiecie, tą wiewiórę powiedzmy mam, ale okej, nie zaszkodzi mi dwóch. Biedroneczki nigdy w kolekcji nie posiadałem, natomiast konewki nie posiadałem, tego typu farmera nie posiadałem, a sam traktor nie jest popisowy, nie jest najlepszym traktorem, jaki miałem w rękach, bo i lepsze mi się zdarzały, ale zdecydowanie jest traktorem przyjemnym, podoba mi się jego skala, jest fajny, będzie fajny też uzupełnieniem farmy, którą zresztą muszę kupić na drogę. zrobić, bo jak wiecie, w zeszłym roku miałem duże zaległości, duże plecy z tym kupowaniem. No a tutaj on fajnie uzupełnił tą farmę. Po prostu to jest małym, przyjemnym zestawem i tak jak mówię, nie jest popisowym traktorem i najlepszym, jaki miałem w rękach, ale wiecie, za tę też cenę, no to jakby mówię, kurczę, czemu nie? Chociaż pamiętam, że jakiś ten czerwony chyba za 55 dopadłem z Amazona czy skądś, więc jakby dyszka różnica, wiecie. Ale mówię jakoś tak, no, wziąłem ten tutaj właśnie, moi drodzy, traktorek. No i co tutaj dużo gadać? Pierwsze haule za nami, można by rzec. Natomiast zostańcie, bo czekajcie, będę sobie poduszki, żeby to lepiej wyglądało. Natomiast, tak jak mówię, moi drodzy, zostało nam jeszcze, o jakie będzie piękne budowanko w tym miesiącu, chociaż to oczywiście nie koniec nowości, no bo mamy miesiąc nowości. No właśnie, zdradziłem już, moi drodzy, temat. Tak, miałem poniekąd, w sumie to jest trzeci temat już na ten miesiąc, bo pierwszy był zupełnie inny, później w połowie miesiąca go zmieniłem na jeszcze inny, ale mówię, kurczę, no jak tu styczeń, po prostu inaczej wam przedstawić jak miesiąc nowości, tak? Wychodzi tych nowości dużo. Pierwszy haul za mną, teraz kolejne jeszcze jakieś dziać się będą. I wiecie, nie chcę, mówię, tego sztucznie zapychać jakimiś mockami czy publicystyką, podczas gdy tyle tych recenzji się tu zapowiada i po prostu nowości. Nie traktujcie tego w ten sposób, że to oznacza, że będą tutaj tylko recenzje i żadnej publicystyki czy mocków nie będzie. Spokojnie, to też się będzie trafiać, ale zdecydowanie mniej, bo po prostu trzeba wam trochę tych recenzji pokazać. Ja co prawda nie do końca jestem przekonany za tymi recenzjami, ale wy non stop piszecie, bym je robił, bo wam się podobają, więc oczywiście ja, że też robię kanał trochę dla was, no to wiadomo, chcę się dostosować. Także spokojnie, jakaś publicystyka, jakieś mocki też będą, jednakże przeważającą częścią tego miesiąca będą zapewne recenzje i tego typu właśnie tutaj rzeczy, no bo tak jak mówię, to nie są ostatnie zakupy. Także z tych trzech tematów właśnie to jest trzeci, który tutaj nie jest, spokojnie, tam te dwa się nie pójdą zaprzepaścić, bo one są zbyt dobre tematycznie, po prostu pewnie będą przesunięte na luty i na marzec kolejno, bo naprawdę są ciekawe, natomiast właśnie one bardziej bazują na mockach. Natomiast faktycznie tutaj styczeń, tak jak słyszycie, będzie pod tytułem po prostu nowości, co myślę, że wam się też spodoba, bo często lubicie te nowości, często chcecie oglądać moje recenzje, więc napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o takiej tematyce tego miesiąca. Tak jak mówię, nie oznacza to tylko, że będziemy skupiać się na nowych zestawach, właśnie wręcz, może nie wręcz przeciwnie, ale mam nadzieję, że kilka razy was też zaskoczę przy okazji, bo wiecie, nowości to jest temat faktycznie dość szeroko pojęty i nie jest absolutnie zamknięty w roku 2023. Piszcie też koniecznie, co byście chcieli, w jakiej kolejności byście chcieli, bym te tutaj rzeczy recenzował, no bo wiecie, wszystkie mnie ciekawią, mamy długi weekend, właśnie zasiadam, myślę, że zbuduję większość z nich ten długi weekend, a później zostaje tylko recenzja według kolejności, którą byście zresztą przecież chcieli. Także czekam koniecznie na komentarze. Jak zwykle dziękuję wam za to, że byliście ze mną w kolejnym odcinku na moim kanale i jak zwykle na końcu każdego filmu mówię bye!